wyklęci, młodzi ludzie, tacy jak ja, tacy jak ty, po zakończeniu II wojny światowej mogli wybrać to, co normalnie wybierają ludzie w ich wieku. Uczelnie, pracę, szkołę, rodzinę, seks, karierę, imprezy. Mogli, ale nie zrobili tego. Wybrali życie, ukrywając się po lasach, walcząc z okupantem sowieckim. Codziennie ryzykowali swoje życie, zostawiając swoje marzenia, plany. Były dokładnie takie jak nasze dzisiaj marzenia. 1 marca obchodzimy właśnie ich święto. Święto tych, którzy wybrali życie w konspiracji i w lesie. Głodni, niewyspani, ścigani przez komunistów, zostali skazani przez nich na śmierć i zamordowani strzałem w tył głowy. Ci, którzy przeżyli, też zostali wyklęci przez system komunistyczny, odrzuceni przez społeczeństwo. Dlatego my, studenci dla Rzeczypospolitej, młodzi ludzie urodzeni w wolnej Polsce, pragniemy oddać im hołd i należną cześć. Organizujemy namioty żołnierzy wyklętych, które staną na rynkach największych polskich miast. Chcemy o nich przypominać, pokazywać ich sylwetki, mówić, kim byli, jak żyli i dziękować im za wybór, jaki dokonali, ponieważ zawsze w ich sercu była wolna Polska.